Witajcie moi drodzy, zajmiemy się teraz Amigą, którą kupiłem niedawno za 100 zł. Amiga, z tego co wiem, to prawdopodobnie ma nieczynną stację dyskietek. Chociaż też nie jestem pewien, czy działa. Amiga już sobie rozebrałem. Teraz będzie pierwsze uruchomienie, zobaczymy co z tego w ogóle wyniknie. Tak wygląda rzeczowa Amiga, to teraz uruchamiamy. Pojawia się kickstart, aczkolwiek stacja dyskietek nie wydaje z siebie żadnych odgłosów. Sprawdzimy na jakimś programie. No, stacja dyskietek ewidentnie milczy. Zobaczmy, co jest w środku. Bo lepiej to robić oczywiście na wyłączonym sprzęcie. Widać delikatne oznaki korozji. Tu. Znaczy, że przebywała w dość wilgotnym miejscu. Amiga jest bez żadnych rozszerzeń, czyli posiada tylko 0,5 MB pamięci. Klawiatura jest w dobrej kondycji, nie widać żadnych oznak korozji. Brakuje tylko jednego klawisza. Blaszki odgięte. No teraz odkręćmy osłonę. Jeszcze tutaj. Spróbujmy zdjąć teraz obudowę. Tutaj też widać korozję, czyli blaszka będzie do wyczyszczenia, ale jest w dobrej kondycji. W środku Amiga prezentuje się bardzo dobrze, wygląda na bardzo czystą. Tu widać też korozję, aczkolwiek sama Amiga w środku jest bardzo czysta, zadziwiająco czysta. Ze swojej Amigi właśnie wykręciłem stację dyskietek, więc przełożymy ją do tej i sprawdzimy, czy jest to tylko i wyłącznie problem stacji dyskietek, czy też jest to poważniejszy problem.
stacja dyskietek wygląda trochę dziwnie, ponieważ jest jakby skrzywiona. Tutaj wybrzuszona. Wybrzuszona i skrzywiona. Zobaczcie. Tu jest skos, a tu jest wybrzuszenie. Stacja dyskietek jest firmy Epson SMD300. A w mojej Amidze jest stacja dyskietek firmy Hinon, cokolwiek to znaczy. Japońska stacja dyskietek. Przymocujemy ją teraz, żeby przez przypadek się nam nie poruszyła i nie spowodowała zwarcia na płycie głównej Amigi. Podłączymy teraz zasilanie. Wygląda to całkiem dobrze. Do tego klawiaturę. No i w sumie sprawdźmy, jaki osiągnęliśmy efekt. Amiga teraz wystartowała dużo szybciej. Słychać działanie stacji dyskietek. No to mamy odpowiedź. Jest uszkodzona stacja dyskietek. Może ktoś z widzów mógłby polecić jakąś aukcję, jakieś miejsce, w którym mógłbym kupić stację dyskietek i wymienić tą uszkodzoną. Amiga naprawdę wygląda bardzo przyzwoicie, aż zadziwiające jest to, że jest tak w środku czysta. No pięknie wszystko działa. Ze swojej starej Amigi chciałbym jeszcze przetestować pamięć rozszerzającą Amigę do 1 MB.
pamięć zamontowana. Teraz podłączamy klawiaturę. I sprawdźmy. W sumie przyznaję się bez bicia, że nie potrafię sprawdzić, czy cała pamięć w mojej Amidze działa. Jeżeli ktoś może mi podpowiedzieć, w jaki sposób najprostszy powinien sprawdzić, to byłbym zobowiązany. Sprawdźmy, czy ładują się gry. Wygląda na to, że wszystko działa. Jedynie nie działa napęd, czyli będą dodatkowe koszty dotyczące remontu Amigi. Wydaje mi się, że chyba nie powinno to przekroczyć 50 zł. No, Amiga jest naprawdę w niezłej kondycji. Do samej Amigi dostałem taki też stos dyskietek. Ostatnio mówiłem, że jest ich 150, policzyłem, jest ich ponad 200. 200 chyba, 2 albo 203 sztuki. Zobaczcie, jaka klasyka się wgrała. Świetnie. Dobrze. Czyli do zobaczenia w następnym odcinku. Ze swojej starej Amigi.
chciałbym jeszcze przetestować pamięć rozszerzającą Amigę do 1 MB. Pamięć zamontowana. Teraz podłączamy klawiaturę. No i sprawdźmy. W sumie przyznaję się bez bicia, że nie potrafię sprawdzić, czy cała pamięć w mojej Amidze działa. Jeżeli ktoś może mi podpowiedzieć, w jaki sposób najprostszy powinien sprawdzić, to byłbym zobowiązany. Sprawdźmy, czy ładują się gry. Wygląda na to, że wszystko działa. Jedynie nie działa napęd, czyli będą dodatkowe koszty dotyczące remontu Amigi.
Wydaje mi się, że chyba nie powinno to przekroczyć 50 zł. No, Amiga jest naprawdę w niezłej kondycji. Do samej Amigi dostałem taki też stos dyskietek. Ostatnio mówiłem, że jest ich 150, policzyłem, jest ich ponad 200. 200 chyba, 2 albo 203 sztuki. Zobaczcie, jaka klasyka się wgrała. Świetnie. Dobrze. Czyli do zobaczenia w następnym odcinku.